Cześć, nazywam się Wojciech Lewandowski, jestem politologiem z kulturoznawczym zacięciem, na co dzień pracuję na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych w Katedrze Teorii Polityki i Myśli Politycznej, a po godzinach prowadzę audycję w internetowym radio Bemowo FM. Swoje stypendium w ramach programu Fulbright Slavic Award odbyłem na Ohio State University, gdzie spędziłem cztery miesiące prowadząc kurs Poland and Europe, Politics, Ideas, Popular Culture. Chciałem moim studentom pokazać, jak funkcjonuje polska polityka w dynamicznym europejskim kontekście oraz to, w jaki sposób te polityczne zjawiska reprezentowane są w kulturze popularnej. Istotne dla mnie, było zwłaszcza pokazanie współ... jak polska współczesna kultura popularna ukazuje dynamikę przemian społecznych w transformującej się Polsce. Dlaczego chciałem pojechać do Ohio? Przede wszystkim dlatego, że chciałem się rozwijać, pouczyć studentów z bliskiego, a czy zupełnie innego kręgu kulturowego. Ponadto chciałem poprowadzić badania nad kulturą popularną, a zwłaszcza nad komiksem i polityką w miejscu, gdzie medium to cieszy się dużą estymą i zainteresowaniem ze strony badaczy. A ponadto częścią Ohio State University jest Billy Island Cartoon Library and Museum, którego zbiory naprawdę są imponujące. Co mi się udało podczas tego wyjazdu? To przede wszystkim udało mi się opracować program badań na co najmniej kilka następnych lat i zaprezentować go amerykańskim naukowcom, uzyskać informację zwrotną. Mogłem uczestniczyć w konferencjach naukowych, zwłaszcza tutaj Midwest Slavic Conference, a także miałem okazję poznać niezwykłych ludzi kultury. Tutaj zwłaszcza Derfa, Beck Derfa, autora komiksów, reportaży komiksowych, między innymi autora komiksu Kent State for Dead in Ohio, poświęconego wydarzeniom z Uniwersytetu Stanowego Kent z maja 1970 roku. Komiks ten zainspirował mnie zresztą do odwiedzenia samego uniwersytetu i być może ta przygoda z Historią Uniwersytetu Stanowego Kent będzie mogła potrwać trochę dłużej. Najważniejsze wyzwania pobytu w ramach stypendium Furbite Slavic Awards to przede wszystkim przystosowanie się do życia w innym miejscu w miejscu, które teoretycznie jest bliskie, ale jednak bardzo różni się od naszej polskiej codzienności, a tym trudniejsze to było zadanie, gdyż przyszło mi być na tym stypendium wraz z rodziną, więc tutaj Skala wyzwania zdecydowanie, zdecydowanie rośnie. Praca na amerykańskiej uczelni jest w miarę podobna do pracy na uczelni polskiej. Mam wrażenie, że być może sam proces dydaktyczny i jego organizacja są nieco bardziej uporządkowane. No i też rzeczywiście fantastyczna jest tam dostępność różnego rodzaju materiałów i pomocy dydaktycznych, które można wykreślić wykorzystać podczas e, zajęć. Wyjazd w ramach programu Fulbright Slavic Awards dał mi przede wszystkim możliwość poznania fantastycznych ludzi, naukowców, e, ludzi kultury, e, a także zdobyć doświadczenie w adaptacji zarówno do życia, jak i do pracy w miejscu o nieco innym kulturowym e, charakterze. No i przede wszystkim dał mi także pomysły do dalszej pracy, czy to naukowej, e, czy dydaktycznej.